Siema, siema, witam w kolejnym dniu. Wczoraj wieczorem przyjechaliśmy do Emilii i Andrzeja. Emilia została w domku, a my z Andrzejem przyszliśmy na pole trochę poszperać. Siema, Andrzej! Siema! Andrzej Tarnogrodzki i Emilia idź za ciosem. Poszperamy sobie tutaj trochę, kilka fibul tam jak wpadnie, jakieś rzymki tego, no to fajnie będzie, no. Jak dzień, jak co dzień. A więc zaczynamy dzisiejszy film, dzisiejszą przygodę. To jest to samo pole, które eksplorowałem z Andrzejem w zeszłym roku. Też rosła kukurydza. Dzisiaj też jest rżysko po kukurydzy. Andrzej mówi, że pole było głęboko obrócone nawet na 40 cm. Czyli po prostu mamy czystą kartę, zaczynamy od nowa. Teraz mam tutaj bardzo czysty sygnał. Jestem blisko zabudowań takich gospodarczych, więc może być sporo śmieci, ale jest czysty sygnał i zobaczymy, czy to będzie śmieć, czy to będzie... No i niestety nie jest to żadna moneta, jest to kawałek blaszki, czyli blisko tych zabudowań po prostu są rozsypane śmieci po polu. Dobra, tam pójdziemy dalej w pole. W zeszłym roku z Andrzejem znaleźliśmy fajne fanty. Ja znalazłem gdzieś tam rzymka i taką agrafkę. Mówiłem, że to fibula. Drugi sygnał na kolor. Jest miedziana część od jakiś śrubunek od traktora. Dobra, jest gdzieś tutaj. Do 3 razy sztuka. Czy to będzie po raz trzeci śmieć? Czy nie? Jest okrągły przedmiot. Będzie to guziczek z zagniecionym uchem. Tak przypuszczam. Płaski guzik lub stracił tutaj wierzchnią warstwę dwupłaszczowiec. Jak? Łychy guzki. A ty co znalazłeś? Prawdopodobnie guzik, ale muszę go oczyścić, bo jest cały oklejony ziemią. W domu go umyjemy, zobaczymy. Taki malutki. Jest tutaj kolejny sygnał na tej samej ścieżce, gdzie ten guzik przed chwilą dosłownie był 2 minutki temu. W ogóle to mam farta, bo deszcz padał wczoraj i dzisiaj rano. I gdzie Andrzej mówił, że ostatnio nie mógł być na wykopki, bo był upał, ziemia zbita jak kamień na skałę. A tutaj po prostu jest teraz wilgotna. Klei się niesamowicie. I dusz padla. O, tutaj coś było. Klei się niesamowicie, ale jest łatwiejsza do kopania. Kurde, co to jest? Wygląda mi jak gałka taka od mebla na pierwszy rzut oka. O, taka gałka od szafek kuchennych. O, coś słyszałem, syknęło. Jakiegoś węża znalazłeś? Coś syknęło. Robię się coraz lżejszy, zrzucam balast, bo mi ciężko nosi. A no właśnie, ja to chyba też tak zrobię. Z Andrzejkiem doszliśmy do takiej fabryki. I tutaj jest czas na postój. Ja też otworzę. Zdrówko, Andrzejek. Wczoraj się tak w sumie nie przywitaliśmy przed kamerą,
ale to takie bardziej prywatne sprawy są, jak to się wita, prawda, Andrzej? Jak to się tam witał, czy były buziaki z języczkiem, czy obściskiwanie i szczypanie było, czy nie. Także to zostawię tylko dla nas. A my dzisiaj z Andrzejkiem po prostu wyszliśmy sobie trochę pospacerować, wyprowadzić nasze wykrywacze na spacer. Pogoda pozwala, nie jest gorąco. Jest dobrze, nie? No super się chodzi. Nawet tam nie zwracamy uwagi na komary, bo jesteśmy po prostu nastawieni na nasz relaks i wygrzebywanie. Wspomniałeś mi o komarach. W ogóle o nich nawet nie myślałem. Do tego czasu. Tak jest, komary dopiero zaczęły gryźć, jak się przypomina. Szybka stacja. Jeszcze tutaj pewnie, że będzie trzeba odpompować nadmiar płynów pod płotem i lecimy. Wszedłem po takie przewody wysokiego napięcia nad moją głową i do tylinie i wykrywacz na razie się nie wzbudza. Zszedłem mu trochę z czułości z fabrycznych 70 na 66 i dałem dyskryminację z 3 na 5, żeby omijać drobne żelazo zalegające na powierzchni, bo jest tutaj dosyć sporo takich drutów z winorośli, zardzewiałych gwoździ. I to staram się omijać, bo bym musiał praktycznie na czworakach cały czas chodzić. Teraz natrafiłem na sygnał. I na plaży, gdybym miał takie ID, stwierdziłbym, że to jest od puszki ta zawleczka, co się zawsze ktoś nią bawi i musi oderwać i rzucić w piasek, żeby poszukiwać później, o co robić i ją kopać. No niestety, jest to kawałek blaszki. Co prawda nie widać tego kościoła za tymi drzewkami winorośli, za tym budynkiem. Co chwilę jest jakiś kościół, tam jest jeden, może widać go jeszcze, bo już ciemno się zrobiło, tam jest kolejny. Ale pięknie te dzwony dzwonią w takich małych kościółkach, w każdej wiosce zawsze jest ten symbol zachowany. Piękny księżyc, bardzo duży, śliczny kształt. Ślicznie ubarwiony. Jeśli kamerka GoPro tego nie pokaże wam, to spróbuję dokleić zdjęcie, jakie zrobię z telefonu. Świetny sygnał. Pewnie wy słabo już widzicie, bo jest naprawdę ciemnawo, kurde. Słuchajcie, zrobię tak. Te fanty, które teraz będę znajdował, będę nagrywał na bieżąco, ale wszystko podsumuję później za dnia. Bo teraz no nic nie widać. Na pewno jest jakaś patyna zielona, coś miedzianego. Przełączyłem się na kamerę z komórki razem z latarką. Oczywiście takie profesjonalne wykopki, że pinpointera się nie weźmie, latarki się nie weźmie. Ale to jest tylko taki spontan. Ja tu przyjechałem do Andrzeja i Emilki w odwiedziny, w goście. Wykrywacz po prostu miałem jeszcze po Chorwacji ze sobą. Ale jak Andrzej mnie namawia, no to ja nie będę odmawiał oczywiście. Więc wyszliśmy sobie w pole. Mam tutaj przedmiot, który może być medalikiem lub czymś podobnym. Fajnie tutaj w dotyku wygląda, czuć pod palcami, ale nie jestem w stanie powiedzieć, co to jest. No oczyszczę to i dogram wam.
Andrzejek, nie wiem, gdzieś tam słyszę w oddali, coś tam kopie. Słychać, jak szpadel się wbija w tą wilgotną, ciężką ziemię. A więc coś też ma jakieś sygnały, coś tam wykopuje fajnego. Cholerny wykrywacz, od momentu, kiedy mi się zalał, to trochę wariuje. I widzicie, wskaźnik baterii jest na zero. A wcześniej, jak sprawdzałem, były dwie kreski. Także w każdej chwili się może skończyć bateria. A teraz tutaj wymacałem jakąś krągłość. Jest tutaj duży, okrągły placek. Morda mi się cieszy. Szkoda, że tego nie widzicie. Jest to na pewno moneta. Nie ma żadnego mocowania na u góry na łańcuszek, czyli nie jest to medalik. Jest to jakaś moneta. Będę miał frajdę i się nie mogę doczekać identyfikacji przy świetle dziennym lub przy lampce. Nie, tam będę czekał do dnia. Nie. To wy zobaczycie dopiero za dnia. Ja to już będę umyję dzisiaj jeszcze i będę to oglądał. Morda mi się cieszy. Ach, jaki placek. Nawet jeśli to jest jakiś tam liry czy coś współczesnego, to i tak się cieszę. Bo jest duży, fajny krążek. Jest. Włączyłem się już po wykopaniu. Bo myślałem, że to znowu będzie jakiś śmieć aluminiowy, wysoko, strasznie biło. No i co, no... Jest krążek, fajnie, zaje fajnie. Ale nie wiem, co to jest jeszcze. Użycie? No Andrzej, co to może być? Moneta. Moneta? Ja wykopałem jeszcze jakiś stary medalik i 7 monetek. 7 monetek? No. Orzesz ty w mordę, jeża. Słyszeliście? Andrzej ma 7 monetek i medalik. No to mnie pobił na głowę. I to porządnie. Ja mam tutaj monetę, ale co? Nie wiem co. Coś cienkiego. W takim samym stanie trzeba je wyczyścić. No nie, tutaj teraz po ciemku to nawet nie ma co strzelać, nie? W każdym bądź razie będą to monety włoskie. Tak, no. Ja nie chcę mówić, ale ja też tutaj Weimar kopałem. No ale przecież w zeszłym roku to u ciebie chyba tego Halera wykopałem jakiegoś. No to było, no. No jakiegoś tam na pewno innego. No ale dobra, no. W każdym bądź razie strzelamy, że to będą włoskie monety. Ale powiem wam, że to jest moneta cienka. To może to jest jakaś buratynka. To będą centezimy. Pewnie tak. Najbardziej popularne te monety. Ja tam mam frajdę, cieszę się z każdej tej monety. Bo to są zawsze inne monety niż kopane w Polsce. Także dla mnie to jest frajda. Dla Andrzeja to jest chleb powszedni. Ale tak jak mówiłem wam wcześniej, umyjemy to wszystko ładnie i będzie można obejrzeć, co tam jest ciekawego. O. Nie no, panie. No to tak dla panie, no to wiesz, nie dołuj mnie, Andrzej. O, ale gaciaczek musi być. To jest polski. Zobacz sobie ten medalik. O kurde. Widzisz, to jest stary coś, bo widzisz jeszcze jakie ma ucho? W poprzek jest. Mhm. Ucho w poprzek jest. Andrzej, ja nie chcę cię tutaj dołować, ale to jest sprzed 40 lat zwierzchowania. Co go weź? Zwierzchowania albo z drugiej komundy. Masz prezentowanie. A skąd to wiesz? To w zeszłym roku co kupaliśmy? Pamiątka z bierzmowania albo z komunii. Medaliki takie sprzed, nie wiem, 40-50 lat. Ale jaki była frajda w pociemku. No nie? A jakie grube i ciężkie, jaki sygnał był, jak dzwon. Dobra, tak samo ten medalik Andrzejka też umyjemy ładnie. Szczoteczką do zębów chyba Andrzeja umyjemy, jak Andrzej będzie spał. Będzie Andrzej spał, to weźmiemy jego szczoteczkę i wyszorujemy. I będziemy ładnie podsumowywać nasze znajdki. A tymczasem lecimy jeszcze dalej, póki bateria w wykrywaczu starcza. Na dosyć niskiej wartości, wskazującej na folię aluminiową, namacałem jakiś przedmiot taki okrągły. Coś
co to jest. Kurde, jeszcze spadło. Miałem ładny sygnał na tubkę, część tubki. Andrzejek też ma teraz jakiś sygnał ładny, czysty, pewnie też ma tubkę. Łycha. No to aluminiowa łycha, czy miedziana? Miedziana, tutaj nie ma aluminiowej. Nie ma, no to miedziana łycha też pewnie ładnie mu tam dzwoniła. No. To są już ostatnie fanty. A dzisiaj chyba spadamy do domu. Jutro też jest dzień. Krótko mówiąc, w takiej czystej rywalizacji Andrzej mnie rozwalił na łopatki. No w końcu jako gospodarz na swoim terenie musi rządzić, nie? Boss jest tylko jeden. Gratuluję, boss. Kumaru? Ilości fantów. A jaka tam jakość będzie, to jakość to zawsze będzie. Sprawdzimy jutro przy świetle dziennym po umyciu. Żegnam się z wami na dzisiaj i lecimy do domku. Witam wszystkich na podsumowaniu. To jest zbiór wszystkich znajdek moich i Andrzeja po wczorajszych nocnych wykopkach. Oczywiście mieliśmy pełne sakwy różnych śmieci, które poszły już do kosza. Guzik z wierzchu, nic na nim nie widać, ale ucho się zachowało. Tutaj mamy sam płaszcz wierzchni guzika, takiego dużego. Duża gałka meblowa z fajną patyną, takie paski. Nawet jeszcze trochę drewna jest w środku. Medalik z sakramentu świętej komunii bądź z bierzmowania. Ucho ładnie zachowane, patyna i trochę rdzy, która przesłania wizerunek modlącej się postaci. Kawałek ozdoby, ale nie wiemy z Andrzejem, od czego ta ozdoba mogła być. Tutaj też taki część jakby wisiorka zdobiony. I tutaj jest kawałek zawiesia. Kolejna taka jakby część ozdoby. Z tym, że no nie mogę doczyścić szczoteczką z tego błota. Mocno zarosło. Przejdźmy dalej do ołowiu. Plomba wyglądająca trochę jak guzik. Ale jednak to plomba. Ta plomba jest fajna. Z napisem Milano. I tutaj jest coś napisane Antonio i dalej nie jestem w stanie rozszyfrować. Kolejna plomba, inicjały FACV i taka fajna gwiazdka. Jeszcze ołów, kolejny, duża kulka. Przejdźmy do monet. Mamy tak, monetę 2 eurocentów. Monetę 20 lirów z roku 1958 i z wizerunkiem kobiety. Następne monety, jest to moneta 1 feniga, następny 1 fenig. I tutaj jest moneta 10 fenigów. Dwie kolejne monety to 0,5 krajcara, monety austro-węgierskie. Ta z lewej strony ma widoczną datę 1862 rok. Ta z prawej ma grubą patynę, niestety nic na niej nie widać. I tutaj mam najfajniejsze monety włoskie, które bardzo lubię ze względu na ich zieloną
szmaragdową patynkę. Jeden centizimo, dwa centizimi, tutaj tak samo, i pięć centizimi z wizerunkiem Wittorio Emanuele II. I są to monety z końca XIX i przełomu XX wieku, mniej więcej, czyli mają ponad 100 lat. I teraz fant wypadu. Najlepsza znajdka, a jest to figurka Matki Boskiej z rękoma uniesionymi do góry i, jak się okazało po wyczyszczeniu z tej grubej warstwy płota polnego, figurka Matki Boskiej jest wykonana ze srebra. Także super. Tak się prezentują z dalszej perspektywy wszystkie te lepsze znajdki. Te gorsze, których było mnóstwo, poszły do kosza. No i najlepsza znajdka w centralnej części ekranu, Matka Boska, figurka wykonana ze srebra. Bardzo podobały mi się wykopki z Andrzejem. Lubię kopać z Andrzejem na włoskiej ziemi, szczególnie nocą, kiedy już nie ma tych upałów, chociaż trochę komary dokuczają. Andrzej, czyli tarnogrodzki ziomek, i Emilia, jego żona, Emil za ciosem, prowadzą wspólny kanał. Kto jeszcze ich nie ogląda, to zapraszam na ich kanał na YouTube. Link do kanału Emilii i Andrzeja w opisie pod filmem, jak i tutaj w górnej części prawego rogu ekranu. Zapraszam. A jeśli podobały Wam się nasze przygody nocne z wykopków, to zostaw po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, lajka, subskrypcji i zapraszam do kolejnych moich przygód. Dzięki, że jesteście. Pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka. Cześć!